Trudno chyba wyobrazić sobie majówkę bez grilla, a 3 maja przynajmniej u nas w Legionowie bez kulinarnego konkursu z grillem w nazwie. Tegoroczne miejskie grillowanie było wyjątkowe, bo pod rusztem rozpalono na nim już po raz 10. Czas szybko leci. Wydaje się, jakbyś wczoraj rozpoczynaliśmy tą nową świecką tradycję, ale na trwałe szybko się wpisała w tą kalendarz imprez miejskich. Na początku grillowano tylko ryby, później do menu trafiły wszelkiego rodzaju mięsa i drób. Przez 10 lat trwania imprezy uczestnicy konkursu przyrządzali dania z wołowiny, wieprzowiny, indyka, a raz grillowano nawet na sposób grecki. W tym roku na ruszt powróciła wieprzowina, dodajmy nie byle jaka. W ogóle to jest ekologiczne, z Dukli aż, prawda, fundowane przez Stowarzyszenie Producentów Polska Ekologia. To jest bardzo fajne mięso, to jest bardzo taki eksportowe wręcz. Tam są bardzo zdrowe warunki hodowle, nie tak ściśnięcie. To są wesołe świnki. I te wesołe świnki, kiedy mają nawet imiona, prawda, potem są smaczniejsze. Konkursowym zmaganiom jak co roku przyglądał się, a później gotowe dania oceniał mistrz kuchni Carlos González Teiera. Wśród uczestników konkursu pojawiło się kilka znanych w mieście twarzy. Dzisiaj przygotowujemy białą kiełbaskę zawiniętą w boczku. Myślę, że to jest taka tradycyjna grillowa potrawa. Wszystkim zawsze smakuje. Podpieczony boczek z białej kiełbasce na pewno będzie smakował. Jakieś dodatki do tego jeszcze będą? Będą oczywiście. Mamy tutaj wspaniałą galoneczkę, która już jest zamarnowana, ale my jeszcze oczywiście ją doprawimy po swojemu. No i piękne kolorowe warzywka, które dołączymy, żeby przyozdobić cały konkursowy talerz. Grillowanie wieprzowiny nie było jedyną kulinarną atrakcją legionowskiej majówki. Podczas gdy prezydent Legionowa Roman Smogorzewski uwijał się przy ruszcie wspólnie z przewodniczącym Rady Miasta Ryszardem Brańskim, jego zastępca Piotr Zadrożny pomagał w smażeniu jajecznicy z 540 jaj, przygotowywanej na mega patelni. Gotowych już dań mógł potem skosztować każdy, kto chciał. Zgodnie z tradycją legionowskiej imprezy grillowej, po części kulinarnej była część rozrywkowa. Wieczorem zabawa przy muzyce tanecznej, łatwej, prostej i bardzo przyjemnej i bardzo gdzieś tam pożądanej, obleganej przez mieszkańców muzyce, której nikt nie słucha, a wszyscy znają, się świetnie bawią. Także dla każdego w tym roku będzie coś miłego. Tym razem dla Legionowian zagrali i zaśpiewali The Manly Campus Wind Orchestra z Australii oraz grupy Beat Boys, Miły Pan, Masters i Power Play.